Hej, hej, z tej strony Leukanta, witam was serdecznie w Skyrim i od razu przepraszam, to znaczy ten film ma trochę problemów. Dlatego, że dopiero po fakcie, w trakcie obróbki okazało się, że plik audio jest uszkodzony z moim głosem, w związku z czym dogrywam fragment w tej chwili, dogram na koniec mój jakiś tam komentarz, natomiast przez większość gry będziecie mieli po prostu tylko grę. Dźwięk tylko i wyłącznie z gry, bez mojego zbędnego gadania. Sorki, jak ktoś lubi mnie słuchać, to w następnym odcinku postaram się ogarnąć, dlaczego mi się tak wydarzyło, a nie inaczej. A teraz, słuchajcie, no na pewno będziemy się próbowali dostać do tego Miraka. Wielkie podziękowania dla Damiana, który mnie pilnuje i który mi uświadomił, że to nie jest fabuła z głównej gry, tylko fabuła z dodatku Dragonborn. Więc dzięki Damian za pilnowanie, bo mi się to kompletnie pokiełbasiło i pomyliłam to zadanie z zadaniem znalezienia rogu Jurgena Wiatrogu Władnego, jakoś tak. To jest to zadanie główne, fabularne. No ale cóż, no, pomyliło mi się, pokićkało mi się, więc już u tego Miraka zostaniemy, dojdziemy do niego, zrobimy te zadanka i dopiero później zabierzemy się za fabułę z głównej gry. No, wam, kochani, teraz życzę miłego oglądania i usłyszymy się pod koniec filmu. A ty co tu robisz? Czujność w tych ruinach, bo na pewno są tu pułapki. I to nie mało. To tutaj Mirak chciał zaczerpnąć mocy. To miejsce miało go ochronić. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, do czego dochodziło w tej komnacie. Kim byli ci nieszczęśnicy w klatkach? Jakim cierpieniom poddał ich Mirak? Czy wykonywał rozkazy smoków, czy działał na własną rękę? Czekaj, chyba widzę coś tam w górze. Schody nie nadają się do użytku, ale jestem pewna, że jakoś wdrapiesz się na górę. Może nawet znajdziesz tam coś, co nam się przyda. Rozejrzę się. Daj mi znak, jak uznasz, że możemy ruszać dalej.
Imponujące, ale warte to było zachodu? Izargo słyszał o last. Izargo nie może nosić wszystkiego. Pójdziemy więc za tobą. Coś tu śmierdzi. Thank you.
ja tam... Jeżeli któreś z nas jest w stanie przedrzeć się przez te pułapki, to ty. Głowę dam, że ta dźwignia zatrzymuje te ostrze. I co, chyba tu zostanę. Izargo sły... Tutaj? Dokładnie tutaj? Dobrze. Izargo zaczeka. Izargo słyszał. Izargo jest gotów na kolejne przygody. Nie wiem, jakaż to wiedza popchnęła Miraka do buntu przeciwko Smoczym Panom. Widzę jednak, że okrucieństwo było w nią wpisane. Na pewno coś słyszę!
Coś tu śmierdzi. Niemożliwe. To na pewno nie wszystko. Rozejrzyj się. Dam ci znać, jak znajdę coś w jadalni.
Wiedziałam. W jadalni otworzyło się tajne przejście. To musi być to. Ruszajmy. Chyba jedyna droga. Czyń honory z tą dźwignią. Ja ręki w paszczę tego posągu nie wsadzę. Miej broń w gotowości.
No to wróciłam, dogrywam końcóweczkę. Słuchajcie, ja tutaj mam poszukiwania Izargo. Izargo wziął, zaginął, nie ma go, jest mi potrzebny, w związku z czym zaczynam go szukać. No i naprawdę, te sierściuchy są dziwne, jak to kot chodza własnymi ścieżkami i niby się słucha, ale nie do końca. Więc okazuje się, że on się tu gdzieś przyblokował, zablokował, nie chciał do mnie zejść. No, cała historia, ale w końcu mi się udało go ogarnąć. O, tu myślałam, że może to kamyczek, że to Izargo taki skulony siedzi, ale nie. Okazuje się, że chłop utknął na schodkach. O, proszę uprzejmie, stoi. Stoi dziad jeden i nie chce zejść na dół. Więc ja chodziłam w tej nazad, do góry, w dół, żeby go wyciągnąć z tych schodów. W końcu się sam z siebie odblokował w momencie, w którym stwierdziłam, że mam to w nosie i pewnie jak przejdziemy przez jakieś drzwi, to on się sam odnajdzie. No to Izargo w tym momencie stwierdził, że jednak chce chyba do mnie dołączyć od razu. Zobaczcie, no walczę, tu walczę, ale kot nie chciał dojść. Dzięki też za przypomnienie, że ja mam przecież możliwość rzucania światła, takiej latarki Izargo i jest gotów jakby, na kolejne oświetlenia sobie pomieszczeń, w których jestem. O właśnie, to robię bardzo. Przypominajcie mi takie rzeczy, bo czasem faktycznie gdzieś mi umykają. No z racji wieku chociażby i słabszej pamięci. Więc będę wdzięczna, jak faktycznie będziecie co jakiś czas przypominać, że słuchaj, ale miałaś to i to, ale masz jeszcze to, a zajrzyj tu. I to jest fajne. Ja lubię te interakcje z wami. W ogóle dzięki wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Dzięki też Skyrim Expert za twoje komentarze, które się ostatnio pojawiły. To mi pomaga. To mi też sprawia frajdę. Ja się lubię. No, lubię mieć taki kontakt z wami. Jest wrażenie, że jest jakaś interakcja. Może nie zupełnie na żywo, ale jednak. A może kiedyś zrobimy na żywo, co? Ale to jeszcze nie teraz. Ja się muszę nauczyć, jak robić live, a na razie jeszcze uczę się obrabiać filmy, co nie jest dla mnie łatwe i proste. I zobaczcie, Izargo się znalazł. Ubrał przy okazji. Ja tu robiłam małe cięcie, żeby do niego dojść, bo byłam przecież przeciążona. A okazało się, że on już się tutaj sam odnalazł i jest. I ubrał się w tą zbrojkę, którą ja mu dałam. No więc słuchajcie, zbliżamy się do końca tego odcineczka. Przejdziemy tutaj, prawda, do miejsca, w którym za chwilę będzie nas czekała Czarna Księga, czyli możliwość przeniesienia się do tego sanktuarium jakby Miraka, do tego jego świata. No i na pewno kolejne odcinki, jeden, prawdopodobnie nawet chyba dwa, bo to jest dosyć długi moment i nie da się go od tak załatwić, że tak powiem, w momencie, tak? Może pół godzinki to być za mało do przejścia tamtego miejsca, więc na pewno w kolejnych odcinkach spotkamy się u Miraka i tam będziemy z nim walczyć. O, ja pokazuję tą część, która jakby, o której myślałam mówiąc wcześniej, że takie jakby metaliczne ścieżki są u tego Miraka i to faktycznie jest to. No dobra, słuchajcie. To widzimy się w kolejnym odcinku. Pięknie wam wszystkim dziękuję za lajki, suby, komentarze. Dzięki tym, którzy przebrnęli przez niegadany odcinek. I do kolejnego razu. Hej, hej!